Putin nie tylko nie osiąga swoich celów, ale także w pewnych obszarach, a Krym jest bardzo ważny symbolicznie, jest stawiany przez Ukraińców do kąta. I bardzo mi miło przywitać panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, byłą ambasador Polski w Moskwie, obecnie dyrektorkę Instytutu Strategii 2050. Kłaniam się, dzień dobry pani ambasador. Dzień dobry. Wszyscy spodziewali się, że ten wczorajszy Dzień Niepodległości Ukrainy będzie Dniem Niepodległości, ale bardzo krwawym. Niestety widać po tym, co mówi prezydent Wołodymyr Zełenski, że te obawy przynajmniej w pewnej części się sprawdziły. Mnóstwo ataków rakietowych, bombowych, mnóstwo ofiar cywilnych, w tym dzieci. Czy pani zdaniem w tej chwili Federacja Rosyjska podejmie po raz kolejny próbę jakiegoś takiego zmasowanego ataku? Czy to był jednorazowy, tak silny incydent ze względów takich symbolicznych, żeby pokazać Ukraińcom w Dniu ich Niepodległości, gdzie jest ich miejsce? To był atak na ludność cywilną. Mhm. Im więcej jest tych terrorystycznych ataków na ludność cywilną, tym bardziej Rosja pokazuje swoją słabość na froncie militarnym, ponieważ nie jest w stanie Putin, jego reżim i jego armia osiągnąć celów militarnych, które zostały postawione, a przypomnę, że miała być to szybka wojna i opanowanie Kijowa, miało tam nie być już ani rządu, ani prezydenta Zełenskiego. Prezydent jest, rząd jest. Potem druga faza, to miało być szybkie zdobycie Donbasu. To także się nie udało. Nawet obwód doniecki cały czas nie jest przez armię rosyjską i bardzo dobrze oczywiście zdobyty. Co więcej, armia ukraińska przystąpiła do kontrofensywy. Nie takiej kontrofensywy w pełni lądowej, ale jednak przejęła inicjatywę strategiczną w okolicach Chersonia i na Krymie. Wszystko to pokazuje, że Putin nie tylko nie osiąga swoich celów, ale także w pewnych obszarach, a Krym jest bardzo ważny symbolicznie, jest stawiany przez Ukraińców do kąta. I to powoduje, że jedyny obszar, w którym może działać, bo tu ma potencjał, to jest taka masowa destrukcja i uderzenie terrorystyczne w ludność cywilną. I to niestety robi. Robi i będzie robił z nasileniem jeszcze większym, pani zdaniem? Myślę, że niestety tak, ponieważ nie mogąc pokonać Ukraińców militarnie, będzie próbował pokonać ich humanitarnie, psychologicznie i infrastrukturalnie. Rzeczywiście o tym się mówi mało, ale mamy do czynienia ze straszliwą dewastacją państwa ukraińskiego, takiej cywilnej infrastruktury, zarówno komunikacyjnej, jak i grzewczej, energetycznej. Idzie zima i ta zima będzie niezwykle ciężka dla Ukrainy. Mam nadzieję, że solidarność europejska, a będzie to także wojna energetyczna w Europie, o tym też powinniśmy sobie dzisiaj już otwarcie mówić, że to nie będzie taka zwykła zima także dla nas. Mimo tego powinniśmy okazywać tutaj solidarność Ukraińcom, żeby oni tę zimę przetrwali i żeby ten terroryzm zmasowany rosyjski ich nie pokonał. Pani ambasador, rozumiem, że pod słowami wojna energetyczna rozumie pani przede wszystkim szantaż, który będzie próbował stosować Władimir Putin wobec państw europejskich, także cenowy. To już jest coś więcej niż szantaż, bo szantaż to była sytuacja, w której Putin się domagał takich czy innych rozwiązań wokół Nord Streamu, zmniejszając troszeczkę ilość gazu, które przez ten Nord Stream szła. W tym momencie Putin odcina kolejne kraje od dostaw gazu. Pozostałe kraje trzyma na bardzo, bardzo cienkich ilościach tego gazu, dużo mniejszych niż Rosja jest w stanie dostarczać. Rosjanie wręcz decydują się na spalanie gazu po prostu tak w powietrze, byleby nie dostarczyć Unii Europejskiej. I to się dzieje z bardzo oczywistych powodów. Otóż rosyjska wojna i rosyjski budżet jest finansowany głównie z dochodów z ropy. Rosja może sobie pozwolić na to, żeby czasowo nie mieć dochodów z gazu, bo one nie są aż tak istotne. Natomiast Unia Europejska może zdywersyfikować dostawy ropy, nie może zaś tak łatwo zdywersyfikować dostaw gazu. I w związku z tym to
jest wojna na przetrzymanie, na to, kto jest w stanie poświęcić więcej i spowodować, że albo Rosjanie zmuszą Europę do tego, że ulegnie, przestanie dostarczać broń, przestanie wspierać Ukrainę, a za to dostanie surowce, które będą zimą na 100% jeszcze bardziej odcinane, albo Unia to przetrwa, ostatecznie odetnie rosyjskie surowce i więcej już nie będzie taka wrażliwa i podatna na rosyjskie szantaże. Ta zima będzie naprawdę istotna. Pani ambasador, a jaki scenariusz według pani jest najbardziej prawdopodobny? Unia Europejska to przetrzyma, wytrzyma? Społeczeństwa europejskie zrozumieją, że trzeba ponieść pewne koszty? Czy jednak Putin po raz kolejny będzie triumfował? Bardzo dużo zależy od narracji polityków. Mhm. Jak ktoś powiedział, cytuję kogoś, nie pamiętam kogo, ale jest to bardzo trafne. Potrzebujemy dzisiaj przywódców, liderów, polityków, nie technokratów, ale też bardzo odpowiedzialnych osób, które rozumieją, że nie można w takiej bieżącej przepychance wykorzystywać wszystkiego jedni przeciwko drugim, zapominając o tym, że jest większa stawka. I tą stawką jest pokonanie Putina. I teraz, jeżeli narracja przywódców europejskich będzie taka, musimy oszczędzać, musimy tę zimę przeżyć nieco inaczej, po to, żeby być niezależnym od rosyjskich surowców, po to, żeby obronić własną suwerenność, własne wartości, ale też własne bezpieczeństwo, także ekonomiczne. I także siły opozycyjne nie będą wyłącznie uderzać we władze we Francji czy w Niemczech, tylko będą to w jakimś stopniu rozumieć, ale też władze się dobrze do tego przygotują, bo jedną rzeczą jest kryzys energetyczny, drugą rzeczą jest to, że nie jesteśmy bezradni. Możemy napełniać zbiorniki, możemy poszukiwać dobrych kontraktów, możemy już teraz, i to jest bardzo ważne na przykład dla Polski, bo akurat to się w Polsce nie dzieje, przygotowywać się do oszczędności w zimie. To znaczy, żeby powiedzieć, że te oszczędności będą konieczne, zacznijmy od instytucji publicznych, nie będzie. Pani ambasador, ale przecież pani doskonale wie, przepraszam, że wchodzę w słowo, że to jest niemożliwe. Przecież pani doskonale wie, jaką narrację mają przedstawiciele rządu i że mamy tak naprawdę pełno wszystkiego, pełno węgla, pełno gazu, świetną sytuację budżetową. Premier Mateusz Morawiecki jeszcze nigdy nie powiedział ludziom, że może być ciężko, że trzeba zacisnąć pasa, że czegoś może zabraknąć. No nie ma takiej retoryki ze strony rządu, no i zaryzykuję stwierdzenie, że chyba jej nie będzie. Ja myślę, że taka retoryka w pewnym momencie już nie tyle będzie, co realia będą tak oczywiste i w zasięgu ludzi, że to będzie musiało być powiedziane. I teraz część tego to jest rzeczywiście, to są niedopatrzenia rządu, ale część tego to jest wojna. I w tej części naprawdę rząd może mówić, że wojna powoduje, że oszczędności są konieczne, ale równocześnie rząd musi sam od siebie zacząć te oszczędności. Nie tylko wołać do ludzi, zaciskajcie pasa, ale sam pokazywać dobrze. W budynkach rządowych temperatura będzie zimą 19 stopni, nie więcej. Także w Kancelarii Rady Ministrów, także w Pałacu Prezydenckim. No to jest taki symbol. Ludzie rozumieją, że to dotyczy wszystkich, a nie tylko tych szeregowych obywateli, a inni mają tak, jak było. I wówczas też jest większe zrozumienie do tego, że to jest wojna, która nas wszystkich dotyczy. Jesteśmy tu wewnętrznie politycznie w Polsce podzieleni, ale są pewne rzeczy, które są ponad tymi podziałami. Nie chcemy być zależni od rosyjskich surowców, bo te surowce finansują wojnę i powodują, że my nie mamy suwerennych możliwości, suwerennych decyzji. Musimy słuchać i liczyć się z tym, co nam Putin dyktuje z Moskwy. Pani ambasador, to teraz zmiana tematu na śmierć Darii Duginy, czyli córki Aleksandra Dugina, głównego ideologa Kremla, doradcy prezydenta Władimira Putina. Wczoraj papież Franciszek wprawił w osłupienie chyba większość świata, twierdząc, albo właściwie zacytuję, może nie będę tego interpretować, tylko zacytuję. Myślę o tej biednej dziewczynie wysadzonej w powietrze z powodu bomby pod siedzeniem samochodu. Niewinni płacą za wojnę. Niewinni. Powiedział papież Franciszek, głowa Kościoła katolickiego o córce Aleksandra Dugina, dziennikarce, która mówiła o tym, że Ukraińcy nie są ludźmi, bo ona to powtarzała w wielu programach telewizyjnych wielokrotnie. Jak pani ocenia taką wypowiedź papieża Franciszka i jak to jest w ogóle możliwe, że doszło do tego, że głowa Kościoła mówi takie rzeczy?
To jest, delikatnie mówiąc, bardzo niefortunna wypowiedź i jej sens no, całkowicie mija się z realiami, z którymi mamy do czynienia. Ja sobie wyobrażam jeszcze dyskusję o tym, czy absolutnie wszyscy Rosjanie są odpowiedzialni za to, co się dzieje w Rosji. Moje osobiste przekonanie jest takie, że oczywiście wszyscy zawsze jakoś zbiorowo odpowiadamy za własne państwo, ale pewni Rosjanie się sprzeciwiali, robili co mogli, żeby do tego nie doszło. Dzisiaj z tego kraju uciekają albo są w więzieniach. Jednak o nich warto pamiętać, warto nawet, no ja szanuję te osoby, zwłaszcza te, które są w więzieniach, czy te, które odważnie, ryzykując życiem, zdrowiem, a już na pewno zamożnością, pracą, karierą, powiedziały nie. Takich ludzi nie jest większość w Rosji, ale oni są, pamiętajmy o nich. Natomiast na pewno Dugina nie należała do tych ludzi, wręcz odwrotnie, miała straszne wypowiedzi nacjonalistyczne, antyhumanitarne, nie mieszczące się w żadnym kanonie wartości szanujących człowieka. I oczywiście papież być może mieć taki pogląd, w jaki sposób z takimi ludźmi należy walczyć. Czy ataki terrorystyczne, mogę sobie wyobrazić, że ataki terrorystyczne z punktu widzenia głowy Kościoła katolickiego nie są najlepszym rozwiązaniem. Natomiast mówienie, że ona jest niewinna, nieodpowiedzialna za to, co się dzieje, to się kompletnie mija z rzeczywistością i jest bardzo niefortunne. Jak do tego mogło dojść? No podejrzewam, że papież nie ma dobrej informacji i tu rzeczywiście jest ten przykład złych doradców. Trzeba jednak sobie uświadomić, że papież ma kompletnie inny taki background kulturowy, nie europejski i w związku z tym musi polegać na tym, co ludzie naokoło niego mówią, co mu doradzają. On ponosi odpowiedzialność oczywiście za to, jakich sobie doradców dobiera. No niemniej najwyraźniej ma złych. I to powoduje jakąś utratę zaufania do niego i do w ogóle przekazu Kościoła katolickiego, tak myślę, więc jest to bardzo niefortunne. Tym bardziej, że no, przynajmniej jeżeli się nie ma pojęcia na jakiś temat, to trzeba pamiętać o tym, że milczenie jest złotem. Może to byłoby lepsze wyjście niż tego typu sformułowania. Pani ambasador, jeszcze teraz kolejna rzecz dotycząca takich relacji w Unii Europejskiej między Unią a Ukrainą, może w ten sposób, bo teraz wiemy, że Niemcy mają zapowiedzieć i miejmy nadzieję zrealizować no, bardzo duży pakiet pomocowy dla Ukrainy. Czy pani zdaniem to jest dobry sygnał jakiejś zmiany w Niemczech pod rządami kanclerza Olafa Scholza, czy to jest znów zapowiedź, która się nie zrealizuje, bo takie sytuacje już mieliśmy wcześniej? I czy rzeczywiście widzi pani jakąś zmianę w tej postawie niemieckiej względem Ukrainy? Postawa niemiecka cały czas przeżywa ewolucję. Przypomnijmy, że jeszcze przed wybuchem tego konfliktu Niemcy były powiązane Nord Streamem, intensywnymi dostawami gazu i innymi kontaktami ekonomicznymi i uważały ten obszar współdziałania z Rosją za nietykalny. W momencie wybuchu wojny to się zmieniło, Nord Stream został odcięty. Niemcy absolutnie jednoznacznie mówią, że odcinają się jak tylko najszybciej się da zarówno od gazu rosyjskiego, jak i ropy. W obszarze ropy zresztą dosyć sporo zrobili i już około 30% zmniejszyli zakupy ropy z Rosji. Natomiast to, co jest problemem ze strony niemieckiej obecnego rządu, bo społeczeństwo jest dużo bardziej, powiedziałabym, takie nastawione na pomaganie Ukraińcom w tym wymiarze militarnym niż rząd. Otóż rząd zapowiada, robi z tego część, potem się wypowiada radykalnie, potem znowu robi dwa kroki do tyłu i powstaje taki chaos informacyjny i nawet trudno wówczas docenić to, co Niemcy rzeczywiście robią, a jednak robią, ponieważ ten chaos informacyjny, te niespełnione obietnice, te dwa kroki do przodu, jeden do tyłu powodują, że Niemcy bardzo tracą w opinii europejskiej, a zwłaszcza tutaj w naszym regionie, bo my tutaj w regionie no, czujemy się dużo bardziej zagrożeni.
przestrzeni. Teraz to, co Niemcy powinni zrobić, to jest absolutnie odejść od wszelkich przekonań, że broń do Ukrainy powinna iść tylko jakaś tam defensywna, a nie ofensywna. I tutaj w tym kierunku Niemcy idą, ale zdecydowanie zbyt wolno. I to, co jest kluczowe, i mam wrażenie, że to jest największa zmiana, która się dokonała w ostatnich tygodniach, to jest jednak decyzja, że Niemcy nie będą blokowali, wstrzymywali, ograniczali pomocy budżetowej, która idzie z Unii Europejskiej, a także z Niemczech do Ukrainy. Niemcy to jest jednak największa gospodarka europejska i jeżeli nie są w stanie z jakichś powodów także ideologiczno-ideowych dostarczać broni tyle, ile warto by było, to niech dostarczają pieniądze. Te pieniądze są dzisiaj, o tym się mówi mniej, bardzo Ukrainie potrzebne. Ukraina straciła około 45% swojego PKB. Bez wsparcia budżetowego to państwo po prostu się załamie. Panie ambasador, to skoro już przy Niemcach i przy głównych graczach Unii Europejskiej jesteśmy, to ja jeszcze muszę panią zapytać o pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego i jego dość szokującą wypowiedź dotyczącą tego, że zdecydowanie większym zagrożeniem dla naszej suwerenności jest Zachód, a nie Wschód. I że my lepiej rozumiemy Putina i lepiej jesteśmy w stanie się dostosować do ewentualnego ataku, jak rozumiem, ze strony Rosji, niż do ataku ze strony Zachodu. Nie będę pani pytać, czy te wypowiedzi są szkodliwe, bo no, to jest oczywiste. Natomiast pytanie, jak pani zdaniem one mogą wpłynąć po pierwsze na polskie społeczeństwo i czy w ogóle? I po drugie, jak to jest w ogóle możliwe, że jeden z głównych doradców Jarosława Kaczyńskiego, bo Zdzisław Krasnodębski ma duży autorytet w Prawie i Sprawiedliwości, mówi takie rzeczy? Mnie się tu nasuwa słowo nieodpowiedzialność. Taka nieodpowiedzialność absolutnie z najwyższej półki, ponieważ dotyka fundamentów polskiej racji stanu. Fundamentem polskiej racji stanu jest bycie częścią Zachodu, bo wówczas realnie jesteśmy w stanie dać odpór dybaniu rosyjskiemu na niepodległość Polski, a dzisiaj w sposób militarny na niepodległość Ukrainy. Czy Polska sama bez Stanów Zjednoczonych, nawet bez Niemiec, z wszystkimi ich problemami, bez Francji, bez Włoch, byłaby w stanie tak wesprzeć Ukrainę, jak dzisiaj Ukraina jest wspierana przez Zachód. Wszyscy wiemy, no każdy człowiek właściwie racjonalnie myślący w Polsce, a myślę, że to jest zdecydowana większość naszego społeczeństwa, wie, że Polska przy całym naszym słusznym zaangażowaniu sama nie dałaby rady. A to znaczy, że musimy działać zespołowo i nawet jeżeli są podziały wewnątrz Zachodu, one są, to my musimy znajdować sposób na działanie zespołowe, a nie stawiać na równi możliwości militarnej inwazji z Zachodu i ze Wschodu, bo to po prostu nie jest prawda. To mąci ludziom w umysłach, jeżeli ktoś ufa Prawu i Sprawiedliwości, a są tacy ludzie, głosowali, ufają, to jest zrozumiałe i nagle dostają taką informację, to zaufanie jest po prostu nadużyte. Jest nadużyte w sposób nieodpowiedzialny i wbrew polskiej racji stanu, narażając bezpieczeństwo tych ludzi, nas wszystkich. Tylko teraz pytanie, jakie konsekwencje może mieć taka retoryka? Bo Zdzisław Krasnodębski to nie jest pierwsza osoba, która ostatnio zszokowała swoimi wypowiedziami. Mieliśmy Annę Zalewską, była minister edukacji, która mówiła o tym, że Unia jest totalitarna, to chyba mniej więcej tak to brzmiało. Mamy Zbigniewa Ziobrę, który mówi, że brak pieniędzy z KPO to jest wina Niemców. Widać już, że ta retoryka zagęszcza się i zaczyna tak coraz ostrzejsza być w swoim takim sygnale wysyłanym do ludzi. Tylko pytanie, czy teraz to jest wyłącznie, według pani, gra na użytek wewnętrzny, wyborczy, partyjny, czy to już poszło tak daleko, że można stawiać tezę, że rzeczywiście rząd Zjednoczonej Prawicy po prostu chce nas z Unii wyprowadzić? Takie nieodpowiedzialne, czasami wręcz nienawistne słowa zawsze mają swoje bardzo duże koszty, zarówno w takiej atmosferze zaufania społecznego i spójności społecznej w Polsce, a dzisiaj bardzo tego potrzebujemy, jak i zaufania wewnątrzunijnego,
bo oczywiście nawet jeżeli nie ma dzisiaj reakcji z Zachodu bezpośrednio na te wypowiedzi i są raczej zachodni gracze, próbują to przemilczeć, to wszystko to jest słyszane i podważa wzajemne zaufanie między Polską a krajami, z którymi owszem możemy się w tym czy w tamtym nie zgadzać, ale powinniśmy wspólnie działać. Przecież wspólne sankcje rząd polski uważa za słuszne i fundamentalne, istotne. Jak mamy mieć wspólne sankcje z kimś, kogo oskarżamy o to, że może nas zaatakować? Ja nie chcę mówić, do czego to może doprowadzić w przyszłości, bo my tego po prostu nie wiemy. Ja się obawiam, że doraźny, bardzo przyziemny interes polityczny związany z nadchodzącymi wyborami powoduje, że racja stanu Polski, a naszą racją stanu jest bycie częścią Zachodu, jest spychana do kąta po to, żeby chwilowo wywołać emocje, które miałyby jakoś przechylić poparcie ku rządzącym i przynieść im zwycięstwo wyborcze. Każda partia walczy o zwycięstwo wyborcze, to jest normalne, ale są pewne granice. I tą granicą na pewno jest racja stanu. Tego nie wolno naruszać. To jest coś absolutnie wykraczające poza wygraną tej czy innej partii w nadchodzących wyborach. To jeszcze jedna rzecz, pytanie już takie czysto pod kątem do pani jako dyplomatki także, bo już od kilkunastu dobrych tygodni mówiło się o tym, że Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20, który odbędzie się w dniach 15-16 listopada. Stawialiśmy sobie pytania, czy to jest w ogóle możliwe, żeby on tam się pojawił, czy inni to zaakceptują. No a teraz już mamy potwierdzenie, że Putin na szczycie G20 będzie, co wydaje się sytuacją zupełnie nieprawdopodobną. Jak pani zdaniem kraje wolnego świata powinny zachować się w momencie, kiedy Władimir Putin na tym szczycie się pojawi? A właściwie przywódcy krajów wolnego świata. To wbrew temu, co nam się tutaj w Polsce wydaje, nie jest wcale takie nieprawdopodobne. Inwazja rosyjska w Ukrainie wykracza jej efekt daleko nawet poza nasz region i Europę. Jest tu bardzo ważna rozgrywka globalna. Rozgrywka, w której kraje od dawna już kontestujące przywództwo amerykańskie i uważające, że to, co my nazywamy światem opartym na zasadach, jest tak naprawdę tylko światem opartym na zachodnich zasadach, amerykańskich zasadach, służące tylko Stanom Zjednoczonym i światowi zachodniemu, i tę całą sytuację te państwa postrzegają jako szansę na to, żeby Amerykę trochę zmarginalizować. To nie jest to słowo, ale ograniczyć jej możliwości wpływu, a tym samym zbudować swoje możliwości wpływu. I wśród tych państw są oczywiście Chiny, to jako główny oponent, ale to także jest Turcja, Indonezja, Indie. I to ta sytuacja wokół szczytu G20 dokładnie odzwierciedla tę niezwykle ważną rozgrywkę. I teraz jeżeli kraje zachodnie by powiedziały, kraje G7, to my na ten szczyt nie przyjedziemy, to okazałoby się, że szczyt mógłby się odbyć bez nich, a z Władimirem Putinem. I to nie jest dobre rozwiązanie. Równocześnie przyjeżdżając tam, będą musiały siąść do stołu z Władimirem Putinem. Myślę, że to zostanie rozwiązane w jakiś taki sposób, że jednak do stołu nie siądą. Bardzo jasno zostanie wyrażona krytyka prosto w twarz Putinowi, ale jednak dzisiaj pozycja Zachodu jest taka, że Stany Zjednoczone i G7 nie mogą powiedzieć, nie przyjedziemy i wszystko się zawali. No okazuje się, że nie, tak nie jest i to są realia, z których musimy sobie zdawać sprawę i po prostu je akceptować. Ale jednocześnie stwierdzi, że są przerażające, bo rzeczywiście dopasowanie się do takiej sytuacji to jest właściwie... Znaczy, każde wyjście jest złe. Co by nie powiedzieć? Każde wyjście jest złe, ale dobrze, że o tych szerokich realiach mówimy, bo to jeszcze bardziej uwypukla, jak bardzo ważne jest, żeby Polska nie była jakąś łódeczką na oceanie samotną w sztormie, bo mamy do czynienia z takim sztormem globalnym, a jednak była przyczepiona do jakiegoś dużego lotniskowca, którym jest Zachód. I naprawdę wszystko to, co dzisiaj nas nieodpowiedzialnie od niego odrywa, bo ktoś chce sobie tu i teraz wygrać wybory,
prawdę powiedziawszy, trochę nie ma słów, żeby to opisać. Zgadzam się. Bardzo dziękuję pani ambasador za wizytę u nas. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Moskwie, obecnie dyrektorka Instytutu Strategii 2050. Pozdrawiam panią bardzo ciepło, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.